Jest to bardzo ważny dzień dla nas, dla lekarzy stomatologów, bowiem po raz kolejny wtedy uświadamiamy naszym pacjentom, że muszą dbać o jamę ustną, muszą zgłaszać się na coroczne kontrole. Kontrole powinny być między 6 a 12 miesięcy. Wtedy mamy jakąkolwiek szansę na wskazanie błędów, które pacjenci popełniają przy codziennym dbaniu o swoje zdrowie, o swoją jamę ustną. Szereg chorób jest bardzo, bardzo duży. Począwszy od chorób nerek, chorób krwi, więc generalnie jama ustna ma wpływ na zdrowie całego organizmu. Począwszy od chorób przyzębia, które mają wielkie konsekwencje potem, które sieją na cały organizm. Prosimy też pacjentów o zdjęcia panoramiczne, żeby przynajmniej raz na dwa lata wykonywali takie zdjęcie, bowiem jesteśmy wtedy w stanie znaleźć ogniska aktywne zakażenia w jamie ustnej. W naszej przychodni, można powiedzieć, zmierzymy się z bardzo trudnymi przypadkami. Do nas są przysyłane przypadki z całego województwa. Są to przypadki z chirurgii stomatologicznej. Bardzo, bardzo trudne. Często też pomagamy innym dentystom, którzy sobie nie poradzili z zabiegami chirurgicznymi. Wtedy są wysyłani do nas, więc no, jesteśmy taką, można powiedzieć, deską ratunku. Są to zabiegi głównie z zakresu chirurgii stomatologicznej, czyli usuwamy najtrudniejsze zęby, zęby zatrzymane, zęby połamane, robimy różnego rodzaju resekcje, usuwamy duże torbiele, więc cały zakres chirurgii stomatologicznej. Są to zabiegi stricte specjalistyczne oraz wykonujemy zabiegi w znieczuleniu ogólnym dzieci niepełnosprawnych. Pacjent najpierw musi przyjść do nas na wizytę, na konsultację, następnie jest potem umawiany na zabieg. Zawsze musi być wizyta konsultacyjna, musimy poznać historię choroby, musimy poznać leki, jakie pacjent bierze i dopiero go kwalifikujemy do zabiegu. Zabiegi odbywają się w znieczuleniu miejscowym i w znieczuleniu ogólnym. Są to wtedy zabiegi z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej. Mamy około 1500-2000 pacjentów z województwa lubuskiego. Mamy, od lat do nas przychodzą, więc cała historia choroby jest u nas zapisana. Myślę, że wizyta u lekarza stomatologa, u lekarza dentysty powinna być tak jak wizyta w serwisie samochodu. Czyli raz w roku pacjent powinien się zgłaszać, powinniśmy mu wtedy przypominać. Bardzo fajną robotę robią higienistki stomatologiczne, dzięki którym troszeczkę naszych obowiązków dzielimy. I one bardzo też uświadamiają pacjentów. Jest to jakby kolejna broń do walki z chorobami przyzębia, z próchnicą. Więc wizyty kontrolne, zdjęcia panoramiczne, no a także własna codzienna samokontrola, czyli dwa razy dzienne szczotkowanie, przynajmniej po 2 minuty.